Hej, nazywam się Ewelina Małkowska i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zrozum Norwega. Czym zajmiemy się dzisiaj? Pomyślmy sobie o takich zdaniach jak on kocha swoją żonę, oni sprzedają swój dom. Jak to właściwie powiedzieć po norwesku? Dzisiaj w roli głównej zaimek zwrotny dzierżawczy Sin. Zapraszam serdecznie. Zaimek zwrotny dzierżawczy to taki, który będzie się odnosił do podmiotu. W języku polskim, gdy podmiot w zdaniu jest jednocześnie właścicielem, na przykład danego przedmiotu, będziemy używali słówka swój. Natomiast w języku norweskim jego odpowiednikiem będzie zaimek sin. I tutaj on ma również jakby odmienione formy, więc nie ma tylko i wyłącznie sin, ale najpierw może dwa przykłady, tak żebyście się z tym oswoili. Hun snakker mye om boka si. Czyli zdanie to oznacza, że ona mówi dużo o swojej książce, czy też de liker jobben sin, czyli oni lubią swoją pracę. O zaimkach dzierżawczych był już film, który nagrała dla Was Magda, więc zanim przejdziemy dalej, to prosiłabym tych, którzy mają z tym jeszcze jakieś problemy, żeby obejrzeli właśnie to, o czym opowiadała Magda, a zdecydowanie ułatwi to przyswojenie dzisiejszego materiału. Także odsyłam Was do filmu Magdy. A teraz spójrzmy sobie na tabelkę i tutaj mamy właśnie pozaznaczane trzy specyficzne formy. Ta tabelka jest Wam już może, coś Wam się kojarzy właśnie z tego filmu, o którym przed chwilą mówiłam, tylko że tutaj w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej zmieniła się troszeczkę forma. I mamy tutaj sin, si, sit, sin. Na szczęście będzie to dla wszystkich trzech, czyli dla han, hun i di, będzie to ta sama forma, ale zwróćcie uwagę, że w zależności od tego, czy będzie to rodzaj męski, rodzaj żeński, czy rodzaj nijaki, bądź też liczba mnoga, to mamy tutaj różne formy. Ważną rzeczą jest to, że zaimek zwrotny dzierżawczy si, tak samo jak pozostałe zaimki dzierżawcze, może występować albo przed rzeczownikiem, albo po nim. I w zależności od tego, którą opcję wybierzemy, to jeśli będzie występował na początku, to po nim nastąpi, to będzie występował ten rzeczownik w formie nieokreślonej. Natomiast jeśli rzeczownik postawimy jako pierwszy, to musi być on w formie określonej. Spójrzmy sobie na przykład i tutaj słówko aikune, czyli żona. I mamy dwie formy. Mamy albo kuna si, albo si kune. I przykład zdania. Han spiser middag me kuna si, bądź też han spiser middag me si kune. I to będzie oznaczał po prostu on je obiad ze swoją żoną. Drugi przykład, czyli et barn, czyli dziecko. I tutaj dwie formy. Barne sit, bądź też sit barn. I możemy przykład zdania. De elsker barne sit. The elsker sit barn, tak? Czyli oni kochają swoje dziecko. To użycie tego zaimka dzierżawczego bywa dosyć skomplikowane, szczególnie dla osób znających polski, język polski. I tutaj chciałabym wspomnieć o trzech podstawowych zasadach, które muszą jakby muszą wystąpić, żeby w ogóle użycie sin było możliwe. Pierwszy punkt jest taki, że właśnie właścicielem musi być on, ona lub oni, tak? Czyli trzymamy się tej trzeciej osoby liczby pojedynczej lub też liczby mnogiej. I przykład zdań Mikkel leter etter sykkelen sin, czyli Mikkel szuka swojego roweru, bądź też Liv og Per maler huset sitt, czyli Liv i Per malują swój dom. I tutaj podchwytliwe jest to, że my w języku polskim będziemy używali tego swój, tak, nie tylko dla trzeciej osoby, ale również w pozostałych formach. Tego nie robimy w języku norweskim i stąd właśnie pojawiają się pewne problemy. Ponieważ jeśli powiemy takie zdanie Jeg leter etter sykkelen min, no to jeśli tutaj na początku występuje jaj, to nie może być sin, tylko musi być min. Czyli szukam
po polsku powiedzielibyśmy swojego roweru, ale jakby prawidłowa opcja, czyli jakby szukam mojego roweru, prawda? Czyli jag letar efter cykeln min. I to samo w formie du, czyli du maler huset ditt. Tak? Czyli nie może być tej formy sit, tylko ty malujesz, możemy powiedzieć swój dom, ale chodzi o to, że ty malujesz twój dom. Druga kwestia, o której należy tutaj powiedzieć, to to, że właściciel musi być podmiotem w zdaniu. O co tutaj chodzi? Weźmy sobie taki przykład. Mamy dwóch panów, Eliasa i Frudę. I sytuacja. Elias harmistet en mobil, o Frudę harmistet en mobil. Czyli Elias zgubił telefon i Frudę zgubił telefon. Potem Elias znajduje jakiś telefon, tylko nie wiemy, jaki to jest telefon. Bo może tutaj zajść sytuacja, że albo powiemy Elias finner mobilen sin, czyli Elias znajduje swój telefon, bądź też Elias finner mobilen hans. I w tym momencie Elias znajduje jego telefon, czyli telefon Frude. Więc pamiętajcie, że tutaj jakby mogą być, teoretycznie mogą wystąpić dwie formy, znaczy w praktyce też mogą wystąpić dwie formy, ale znaczenie będzie różne. Weźmy drugi przykład, który może będzie bardziej wymowny. Julia elsker en man, o Maria elsker en man. Czyli Julia kocha jakiegoś męża i Maria kocha jakiegoś, powiedzmy, męża. Ale jeśli doprecyzujemy, Julia elsker mannen sin, czyli Julia kocha swojego męża, czyli tego, którego ma, którego poślubiła. Ale może też być sytuacja, że Julia elsker mannen hennes, czyli Julia kocha jej męża, w tym przypadku męża Marii, tak? Gdzie to już jest sytuacja niepożądana. Natomiast trzecia zasada to to, że zaimek zwrotny dzierżawczy sin nie może być częścią podmiotu w zdaniu. O co tutaj chodzi? Znowu wyjaśnimy sobie na przykładach. Czyli weźmy Peter are in USA, mekuna si. Czyli Peter jest w USA ze swoją żoną. I tutaj podmiotem jest Peter. Natomiast może też wystąpić sytuacja, że chcemy powiedzieć Peter okuna Hans are in USA. Czyli Peter i jego żona są w USA. I tutaj podmiotem są Peter i jego żona. Nie możemy więc użyć tej formy sin. Nie możemy powiedzieć Peter okuna si, prawda? Bo jest to w tym momencie podmiot. Tutaj musimy użyć zwykłego zaimka dzierżawczego. I drugi przykład zdania. Olaf o Seline reiser ofte til Hellas me barna sine. Czyli Olaf i Seline często podróżują do Grecji ze swoimi dziećmi. Tutaj w dopełnieniu sine może jak najbardziej wystąpić, a podmiotem właśnie są Olaf i Seline. Natomiast jeśli to zdanie przekształcimy troszeczkę, czyli Olaf, Seline, obarna deres, reiser ofte til Hellas. I tutaj już będziemy to tłumaczyli jako Olaf, Seline i ich dzieci często podróżują do Grecji. Mamy tutaj na myśli to, że jakby podmiotem są Olaf, Seline i ich dzieci, a nie swoje dzieci, prawda? Mam nadzieję, że to jasne. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. No i co? Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zrozum Norwega. Do zobaczenia. Cześć! Hej, nazywam się Ewelina Małkowska i witam Was w kolejnym odcinku serii Zrozum Norwega od Trolltung... Nie. Sorks.